Cześć Wam. Dzisiaj lekcja pokazowa odnośnie wyboru gitary. Spójrzcie się mnie w oczy. Chcecie grać metal? Chcecie. Dobrze. Jeśli chcecie grać metal, to nie kupujcie. Nie kupujcie, błagam Was, gitar, które mają 3 przetworniki. Taka na przykład jak ta. 3 przetworniki single. Błagam, nie kupujcie takich gitar. Nawet jeśli to jest Fender. Takie gitarki są do grania jakiegoś roczka, takiego sroczka śmiesznego. Tak samo z mostkiem. Tu chyba nawet się nie da tego przeczytać. Tak samo z mostkiem Vintage Tremolo. Nie kupujcie tego badziewia. Wiem, że gitara Fender to może nawet obraziłem niektórych z Was. Jednak do grania metalu najlepsze są gitary. Już Wam pokazuję. Gitary. Aż sobie zamkłem. Gitary z 2 humbuckerami. Najlepsze są takie. Taka jak ta. Widzicie. Humbucker. Czyli to jest, można powiedzieć, jakby 2 pojedyncze przetworniki w jednym. Nawet bardziej wyraziście będą ukazane gitary. Te. Mam nadzieję, że to będzie wszystko widać. O, uwaga. Ta gitara żółta. Ma 2 humbuckery, stały mostek. Najlepiej stały mostek. I 2 humbuckery. Czyli można powiedzieć, są 2 podwójne przetworniki w jednej gitarze. One się najbardziej nadają do grania na przesterze. Po pierwsze, ze względu na ich mocny, porządny, miażdżący dźwięk. Po drugie, w gitarze, gdzie mamy 3 pojedyncze przetworniki, tak jak tu Wam pokazywałem. Jeszcze raz Wam pokażę. W takich gitarach jak te tutaj. Granie na granie metalu na przetworniku przy mostku jest po prostu totalną porażką. Gitary takie tak strasznie brzęczą, że po prostu nie da się grać. A poza tym to brzmienie jest bardzo takie, można powiedzieć, łagodne i zabawne. Tutaj już nawet nie mówię o możliwości regulowania, że tam możemy sobie włączyć 2 przetworniki naraz, 2 single i wtedy nie ma sprzężeń. To i tak brzmi kijowo. Dobrym rozwiązaniem na przykład są gitary o takie jak ta czerwona. Mamy na przykład, jeśli ktoś już chce mieć singla, to mamy tak, jeden mamy humbucker przy mostku, ok, może być. Single, czyli pojedynczy przetwornik, ok. Tutaj przetwornik podwójny. Humbucker. Też jest ok. Są gitary, w których mamy... Niech no tylko znajdę Wam i pokażę. Jak Wam pokażę. Są gitary, w których na przykład takie piękne gitarki jak te. Jest tak. Przetwornik podwójny humbucker plus single i single. Też jest ok. Są gitary, w których jest potencjometr push-pull, to znaczy potencjometr, w którym ciągniemy za gałeczkę, niech Wam tylko pokażę. Ciągniemy za gałeczkę, zwykle to jest gałeczka od barwy, pociągamy ją do siebie i wtedy rozłączamy cewki, wtedy z tego podwójnego humbuckera robi się nam single. Tak, możecie jak najbardziej kupić taką gitarę. O, teraz można powiedzieć, że mam gitarę single, no i humbucker jest. Wiadomo, tam jest możliwość połączenia kabelkami, jest bardzo rozbudowana. Można zrobić, że rozłączać tutaj rozłączać cewki lub jakoś to sobie tam łączyć. Nieważne. W każdym razie, jeśli mamy gitarkę z humbuckerami, to możemy ją modyfikować, używać do brzmienia, do grania metalu tak jak chcemy. Natomiast jeśli kupujemy single, zwykle niestety to jest tak, że właśnie te gitarki, które są dostępne od ręki za niewielkie pieniądze, to są właśnie gitarki w kształcie takim, z taką maską. Ja osobiście za bardzo za takimi gitarami nie przepadam. Być może dlatego, że właśnie firmy, które robią
tanie badziewie sugerują się właśnie na gitarach firmy Fender, tak jak tutaj wam pokazuję, ponieważ to są jedne z najbardziej popularnych gitar na świecie, stąd ci producenci robią gitary badziewne za 300 zł, upodobnione do oryginalnych Fenderów, jednak brzmiące jak kupa. Tak samo te Fendery oryginalne, które tutaj są pokazane, do metalu też się nie nadają. Co do kształtu, ponieważ tam sporo osób się mnie pyta, jaki wybrać kształt, czy jakie gitary wybrać, do jakiego rodzaju muzyki. Kształt jest nieistotny. Tak na dobrą sprawę. Może być to zarówno Telecaster, może być Stratocaster, może być Les Paul, może być, to jest taki śmieszny przerobiony SG. O, taki SG. Może być V-ka jak najbardziej. Istotna, o, na przykład jest taki śmieszny model AX, z tego co widzę, AX. Bardzo fajny. Istotne jest właśnie to, co jest w środku, czyli te bebechy, elektronika jest bardzo istotna i od niej zależy brzmienie. O, no wiadomo, drewno też, żeby nie chcę tutaj, żeby ktoś zaraz sugerował, że przecież drewno jest ważne. Drewno jest tak samo bardzo ważne, jednak finalne brzmienie powstaje przez przetwornik, który oczywiście zbiera wszystkie rodzaje, można powiedzieć, wszystkie właściwości drewna, które jest w gitarze. I dopiero idzie przez przetwornik do piecysia. I mówię wam, po prostu nie kupujcie takich gitar. Jeśli już macie kupować jakąś tanią gitarę, wiem, sam nie mam pieniędzy, więc wiem co czujecie, to kupujcie gitarę właśnie z dwoma humbuckerami. Już nie będę następny raz pokazywał, bo wszyscy już mam nadzieję, że zrozumieli. Patrzcie się mnie w oczy. Chcecie grać metal? Dobra, pa, pa.